by your darkness within. You fought for your dreams. Now there's no way to win. In the head of his corpse lies the seat of his soul. So you must carry his vessel to bring him back home. Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym materiale z gry Hellblade Senua's Sacrifice. Po pokonaniu Valravna i Surta, czyli dwóch bossów, otworzyliśmy sobie przejście do kolejnej lokacji. Właśnie tutaj była ścieżka Valravna. I przekroczymy teraz rzekę noży. The Northmen say that in the beginning there was nothing but darkness. Bitter cold to the north, fiery hot to the south. They say the cold formed ice, which melted from the sparks from the south. The power of the darkness gave life to the dripping ice, and the first giant was born and was named Ymir. The ice continued to drip, and the power of the void gave life to it, and it became a cow whose milk fed the giant. Wkraczamy do nowej lokacji. Nie wiadomo, co tutaj nas czeka. Głosy wspominają coś o nieumarłych. There is no one here but me. Not you. Did you think that I would let you go? That you lost me back in the wilds? I will never let you go. You can't get rid of me. I am your shadow. And I will be watching when you draw your last dying gasp. I'm not ready to die. You will be when you see what they did to your dear beloved. Co za fiut. Damien! In this waking nightmare, where all dreams come true, you searched for control, a way to pull through. When you were in love, left him in tears to smother your furies and banish your fears. But in darkness they came, through stormy black seas they raided these shores. Do you still hear his screams? And now that you're home, so far away. Smutna historia. They've taken his soul. To these gods you cannot pray. They can break you, but not your promise. Even death won't keep you apart. Through his darkness you will find him. In your sword still beats a heart. Fought for love unspoiled by your darkness within. You fought for your dreams. Now there's no way to win. In the head of his corpse lies the seat of his soul. So you must carry his vessel to bring him back home. No!
tak? They can break you, but not your promise. Even death won't keep you apart. Through this darkness you will find him. In your sword still beats a heart. Tak wygląda piekło, moi drodzy. Hej, musimy znaleźć jakieś naczynie. Narrator o tym coś wspominał. The darkness touched you. Everyone could see it in the hollows of your eyes. A gaze averted from life. You ran from it but brought it nearer. Led it to him. An endless suffering worse than death. And you wanted to surrender, abandon and to find peace with the gods. No. The darkness won't allow it. So you will walk into the lair of the beast. O cholera. Look it in the eye. Siedlisko bestii. And you will go to war. Spojrzyj jej w oczy. This is your mission. This is your quest. There is nothing else left. No, grafika tu jest przepiękna. Dobra, przejmujemy kontrolę nad naszą protagonistką. Oczywiście sobie możemy to przybliżyć. Bardzo ładnie to wygląda wszystko. Ale rapiesz. Pierwsza dusza, a druga za mną. Uniki mamy i blok. Dobra. Chodź do tatusia. Wstawaj. Bo na tyle cię stać? The gods made you a warrior for a reason. It's your calling. Shit. Tym razem dwóch. Ja mi przydupił teraz. Ja bym tego nie zblokował, to by nie było co zbierać. A kurde. Można zablokować, można tu uniknąć. Dwóch na nas. O, cholera, widzicie? O, cholera, ty mnie ten... Nie, tego starczy. Gościa starczy, nie lubię. Ale nauczyłem się właśnie tej umiejętności. Z tym gościem najlepiej walczyć, unikając jego ciosów. Miałem to spowolnienie, bo troszkę przyspieszyło walkę. Dość widowiskowe są te walki, trzeba przyznać. Ogólnie gra robi małe wrażenie. Tak, tutaj nie przejdziemy. Czekajcie, nie.
Myślałem, że już tędy nie przejdę. Cholera. O cholera. Co to za pokraka? Dzieje się to? Jakiś nowy typ przeciwnika. Cholera. Wstawaj, wstawaj. Fuck. Shit. No nie mieliśmy możliwości wstania już. Niestety. Przed tym przeciwnikiem to chyba najlepiej uciekać. Znaczy uciekać w sensie jego ciosów. Kurde. Ale głupek. Gdzie lecisz? W głąbie. A, on się uderzył w ścianę i trochę był otumaniony. Dobra. To nie jest żaden boss, to jest tylko... zwykły przeciwnik chyba. Dobra, padł. O kurwa, następny? Dobra, dobijemy teraz dwóch na raz. Kurde, dwóch na jednego to banda łysego. O kurde, starczą. Faniak. Ajajaj. No tego to najlepiej... Ale wiecie co, najpierw zabijemy tego. Nie, 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 tego. Nas musi uderzyć i wtedy możemy go skontrować. Inaczej to on broni się tarczą. Ajajajajaj. Dobra. Mamy to, udało się. Udało się pokonać przeciwników. Zmierzamy dalej. Nasze spaczenie jakby troszkę zmalało. Tak mi się coś wydaje. Dobra, tutaj mamy, jak widzę, kolejny zestaw run, który musimy odblokować.
Okay. The journey to Helheim is never a straight one. Each must find their own path. Align yourself to its secrets, and you will find yours. Czekajcie, tutaj... O, tutaj mamy gdzieś X-a. Aha, X jest tutaj, dobra, chyba już widzę. No właśnie. Tu jest X. A może nie? To nie jest X? Coś z tych trzeba złożyć chyba. O tutaj, właśnie. Chociaż moment. O. Dobra, udało się. Mamy pierwszą runę odkrytą. Zostały nam dwie jeszcze. S i taka rybka chyba. Fajne jest to, że gra nam troszkę podpowiada, w sensie takim, że jak znajdujemy się w pobliżu tej runy, to oczywiście pojawiają się symbole tej runy, które się tutaj znajduje. A bez tego to raczej bez szans. Ale tam się nic nie pojawia. No i co teraz? Czyżbym musiał gdzieś wrócić? Ciekawe. Patrzmy jeszcze to. Odpowiedź. However you come to the gold covered bridge that leads to hell, you may find it guarded by a giantess. She will ask your name. She will ask your lineage. She will ask your business. The Northmen tell of the warrior woman Brynhild, who leapt into fire and rode to hell to join her slain love Sigurd, and is challenged by the giantess. Kurczę, wiecie co, no mamy problem, bo... Gra nam już nie podpowiada w co. Przed chwilą o tym mówiłem. To na tej łajbie. Troszkę dziwne, że tutaj nie ma żadnej podpowiedzi. A, proszę. O to chodziło. A, widzicie, no tak. Nasza wyobraźnia płata figle. To nam się... Odkryć drabinę. No tutaj mamy kolejny symbol literki S. Dobra, szukamy dalej. Literka S, tak? Ciekawe. O, mamy, dobra. Voilà. Został nam jeszcze jeden symbol. Ryba. No to akurat nie te były dosyć proste do odkrycia runy. W poprzednich odcinkach miałem większe problemy z tym. Tutaj mam jakieś przejście, o. Jakaś inna droga. Szkoda, brakuje mi właśnie czegoś takiego jak
jakby zmiana wyposażenia, ubioru, jakieś pancerze. Ella possesses large dwelling places in Helheim. Tall are her walls, high are her gates. The name of her dish is hunger. Her knife is famine. On her threshold all will stumble. Her bed is called sick bed, and her bed hangings are called flames of a funeral pyre. They say she is easy to recognize, half black and half the color of flesh, and her face menacing and grim. Bardzo ładnie to wygląda. Shit. Wiem, że się most zawalił. The gate is opening. Fuck. Wstawaj do walki. Pick up the sword. Pick it up. Fight the darkness. Fight it. Shit. Get up. Get up. Nie wiem, czego się spodziewać. Co to było? Hell is reaching deep inside of her. Stormy seas and lost souls. She's dreamt of this before. They say dreams are visions of our memories, thoughts and fears, as seen by our inner eye. But what if each one of us is always dreaming, even when awake? And we only see what our inner eye creates for us. Is this what hell is? A world shaped by Senua's nightmares. Maybe that's why people feared seeing the world through her eyes. Because if you believe that Senua's reality is twisted, you must accept that yours might be too. You failed the gods. You're pathetic. Rotten. Cursed. What were you thinking? Did you really think you could win? How stupid can you be? So stupid. Everyone hates her. She's cursed. The shadow. She's cursed. Look at you. A warrior. Worthless. Weak, pathetic, go on. Feel sorry for yourself, because there's no one left to do that for you. Everywhere. What's that? Take it. If you're too much of a coward to fight, then end the suffering. Broken and lost. Just like your sword. Nie mówcie, że popełni samobójstwo. Holy crap. Przypaliła twarz. Ale... Nasz miecz wymaga naprawy. Or are we just so afraid of the honest answer that we do not dare pose the question?
Sometimes the answer lies in a memory, a feeling, a song. Dawaj. Niestety uniknęliśmy walki z Halą. Dobra, jeszcze mamy parę minut. Gra się nam zapisała w tym momencie. Jesteśmy wyrzuceni na jakimś klifie. Nasza postać kuleje, nie mamy chyba miecza nawet. Nie wiem co to będzie. Bez miecza to jak bez powietrza. Dobra, lecimy dalej. Może coś znajdziemy, tu mamy jakąś plażę. Pytanie tak, czy my mamy iść tutaj na tą plażę, ale chyba tutaj nie. Może w tym wraku jest. O proszę, jakaś tam postać. Dillion. Before she first met him, she was not in a good place. Just a teenager, but not like the others. Barely functioning, she rarely left the house. Her father, Zinbal, made sure of that. Only occasionally did she venture out on her own, collecting firewood and herbs, errands. Out in the Orkney Plains. That was her world. Like this one. Barren and lonely. Dobra. Biegniemy dalej, oczywiście. Dałbyś jakiś miecz odnaleźć, albo jakąśkolwiek broń. Mamy przejście do skał. Nie wiem, czy w dobrym kierunku zmierzamy. Chyba tak. Musimy się wrócić. Jedno wejście tutaj przez ten zniszczony statek, a drugie mamy tam koło skał. Nie wiem, czy ja tutaj wyjdę w ogóle. Czekajcie, wróćmy się tutaj, zobaczymy jeszcze, czy coś nie ma. Wydawało mi się, że tutaj przejście jest. Taki sekret. No widzicie, coś tu jednak jest. Holy crap, co ja zrobiłem? Matka. That you will feel alone and exhausted, like a strange little fish swimming against the tides of the big ocean. But
have the faith to let go and let the tide carry you away. Because the whole ocean is your home, and it does not ask you to swim against it. Cenna rada od matki. Dobra. Czas kroczyć dalej, nie zatrzymujmy się. Dobrze, ukochany czeka. He was the lone figure of a boy, saw him play under the shade of a tree. She remembers the first time she saw him. To her young eyes, he moved as if dancing, and the world danced with him. The gloom lifted. For the first time in years, she felt a ray of hope. Moi drodzy, gra nam się zapisała, więc w tym momencie sobie skończymy ten odcinek. Dzięki za wszystkie dotychczasowe lajki, łapki w górę, subskrypcje, komentarze. Zapraszam już teraz na kolejny materiał. Ja się z wami żegnam. Dzięki za uwagę. Do usłyszenia. Trzymajcie się. Cześć.